za mną jest autobus, którym się właśnie wybieram teraz do Bissau, czyli do stolicy. Pomógł mi tutaj mój kolega właśnie, One Black. Teoretycznie, so it will leave 12 o'clock, yes? 12, o 12, a jeszcze nie ma 11, więc już mam miejsce zajęte. No, and it arrived 6, so 6 hours ride around, no bo w Afryce nic nie wiadomo. Okej, okay, dobra, dzięki. I no miejsce mam takie sobie, bo to jest zaraz pierwsze, nie ma w ogóle miejsca na nogi, a 6 godzin ten autobus jedzie, ale jakoś wytrzymam, bo zamiast wsiadać szybko do autobusu, to robiłem ujęcia, no ale albo się chce jechać w fajnym miejscu w autobusie, albo chce się być youtuberem. Takie życie. No, jest ciekawie generalnie. 12 ma ruszyć. Chyba ruszy, skoro tyle ludzi już jest teraz. No, także się melduje wam jeden z niewielu białych w tym mieście. Dlaczego tak sądzę? No bo już wspominałem, że tu tydzień temu był nieudany pucz. Około tydzień temu, prawie dwa, zginęło 11 osób, ale tylko z tego co wiem, atakujący i broniący chcieli tutaj no prezydenta zabić generalnie. Wysiadłem gdzieś, gdzie nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo nikt nie ten. Tam wszyscy wysiedli, autobus jechał dalej i w sumie nie jest jeszcze późno. Stwierdziłem, że się przejdę, nie mam ciężkiego bagażu i sobie tu spaceruję, idę w kierunku centrum, gdzie na mapach zaznaczonych jest dużo hoteli. Mam nadzieję, że coś znajdę. Przy okazji zobaczę tu trochę. No jest inny klimat niż w Gambii. Dużo rzeczy podobnych, dużo innych. Generalnie no ciekawie jest. Ten język mi się strasznie podoba. To na pierwszy rzut oka portugalski szeleści, tak? A tak naprawdę to jest tu miejscowy. No. O trasie wam trochę opowiem. Generalnie widać, że to jest biedniejszy kraj niż Senegal, niż Gambia. Dwie rzeczy. Do kitu droga, momentami był asfalt, momentami asfalt dziurami, a momentami to w ogóle nawet asfaltu nie było i trasę, którą w Gambii autobus by no spokojnie w dwie godziny ją przejechał, jakby była gambijska droga ta główna taka, no to tutaj ponad cztery. I tak, no ten mi mówił, że niby sześć, ten mój kumpel, raper, ale całe szczęście nie miał racji, bo 4 godziny z kawałkiem tu jestem i idę właśnie jakiś nocleg, hoteli dużo, mam nadzieję, że nie będą o wiele droższe niż Bissau, nie słynie jakoś, żeby to było drogie miasto, tak jak na przykład no, Senegal w Dakarze jest o wiele droższy niż reszta, Dakar w Senegalu jest o wiele droższy niż reszta kraju, a o Bissau tego nie słyszałem i mam nadzieję, że będę zadowolony. Wyłączam, bo tam jakaś policja. Jest stosunkowo mało prywatnych samochodów. Na trasie w ogóle mało mijaliśmy. To też jest wskaźnik o tym, że dosyć biedny kraj. Ogólnie trasa przebiegła bez żadnych tam większych problemów. Widoków sporo ponagrywałem. Mam nadzieję, że sobie zobaczycie też tutaj. No i nic, idę dalej. Popatrzcie na te domy. Tutaj nawet po dachówkach już widać, że one są jeszcze z czasów kolonialnych. I to jest taka ciekawa różnica między Gambią a Gwineą Bissau, że w Gambii to nie ma takich budynków praktycznie, nieliczne są. A tutaj już całą masę widzę, odkąd tu jestem w tym kraju. No zdecydowanie trochę trudniej mi znaleźć zakwaterowanie w Gwinei Bissau niż w Senegalu, ale to chyba kwestia przypadku. Mam pokój. 15 tysięcy, czyli więcej, no ale to jest stolica. Ale patrzcie, co jest w ramach tych 15 tysięcy.
Tararara, pierwszy raz śpię w pokoju z klimatyzacją, odkąd miesiąc temu zlądowałem w Afryce. O, proszę bardzo. No, może być. Uliczka, na której jest mój hotel, przynajmniej na tą noc, może znajdę coś tańszego na kolejną. Tutaj. I jak już wspominałem, wiem, że was męczę, ale to ma klimat. Te ulice mają tu klimat, naprawdę. Te stare budynki, nie wiem, mają jakiś urok w sobie, przynajmniej dla mnie. Inaczej jest. Fajnie jest. Nie no, klimat jest mega tutaj. Jeszcze raz powtarzam. Centralnie podoba mi się, bardzo mi się podoba. Trochę podniszczone. Trochę mi Nikaragłę generalnie przypomina, ale naprawdę jest super. No i bardzo blisko jest już ten port, widzę, od mojego hotelu, Ocean Atlantycki, i jak widzicie, to takie obszar czarny z małymi namorzynami, po prostu tu pływy chyba są. Zaraz ciemno będzie, to już nic nie nagram więcej, ale jest fajnie. No, poznajemy kulinarne zakamarki Bissau. Przed chwilą zjadłem na ulicy kebaba za 1000 franków, takiego malutkiego, ale gość miał normalnie to mięso fajne, bo kawałki wołowiny, nie takie mielone jak u nas. No, w tej kebabowni obracało się i zrobił, ale byłem nadal głodny, bo to malutki ten kebabik był. I tu widzę taka popularna knajpa wśród miejscowych i niemiejscowych, po kolorze skóry widać, marokańska. No to mówię, że zobaczymy, co tutaj oferują. Zamówiłem sobie hamburgera i jakiegoś tam smoothie bananowego. Ceny są przystępne, zdecydowanie nie takie jak w Gambii, w turystycznej restauracji. Nie jest to tyle samo, co tu na ulicy jedzenie, ale zdecydowanie są spoko. No i dalej, cały czas jestem zauroczony tym krajem i mi się podoba. No, żarcie prezentuje się pięknie. Smoothie jest smaczne. A tego jeszcze nie próbowałem, ale wygląda wyśmienicie.